witajcie. Dzisiaj przyszedł czas na kolejną postać z jakże cudownego świata perfumeryjnego. Chodzi o pana Quentin Bish. Quentin Bish urodził się w Strasburgu we Francji. Jedne źródła podają, że w 1981 roku. Inne źródła go trochę odmładzają i jest napisane, że urodził się w 1983. Ustalmy, że jest młodszy. 1983. Chyba też by mu na tym zależało. W dzieciństwie jakby pewne olfaktoryczne wrażenie miało wpływ na jego twórczość, być może też na zainteresowania, pewnie tak, światem perfumeryjnym. Wymieniono tutaj jako właśnie takie charakterystyczne olfaktoryczne doznania gorący asfalt na przykład, świeżo wyciągane z piekarnika ciasteczka. Kora drzew, zapach kory drzew z Hyde Parku, bo trzeba tutaj nadmienić, że pewien okres dzieciństwa spędził po prostu w Londynie, w Anglii, natomiast później zaczął praktykować w Grasse. Jego droga do świata perfum zaczęła się też od zainteresowania aktorstwem oraz muzyką. Sztuka zainspirowała go do kreowania zapachów tak, by łączyć klasykę z nowatorstwem i by w efekcie końcowym uzyskać zaskakujący efekt. Ja myślę, że w wielu jego kompozycjach właśnie taki zaskakujący, nowatorski efekt jak najbardziej uzyskał. Jego ulubione składniki to drzewo sandałowe, mandarynka, tonka, akigala wood. To jest taki akord jakby paczulowy. Ja niestety kompletnie za nim nie przepadam, ale później będzie jeszcze troszkę o tym. Róża, neroli, yuzu. On w ogóle, zauważyłam właśnie, lubi łączyć takie akcenty owocowe z takimi cieplejszymi akordami drzewnymi, tonki, czasem patchouli. Także no, uzyskując ciekawe faktycznie rezultaty. Grasse praktykował oraz skończył szkołę perfumeryjną Givaudan. Chyba dobrze to wymówiłam. Sprawdzałam, słuchajcie, jak się wymawia. No właśnie, przejdźmy teraz do konkretów. Dla jakich marek tworzył? No przede wszystkim Carolina Herrera tutaj. Trochę dla Amouage, dla Chloé, dla Jean-Paul Gaultier, dla Muglera, ale również dla takich bardziej, powiedzmy, niszowych parfums de Marly. Przedstawię Wam tutaj kilka propozycji od pana Quentina. Niektóre miałam i się ich pozbyłam, ale tak jak powiedziałam, jak wspomniałam o tym za chwilę, zacznę od zapachu, który na początku do siebie mnie bardzo zniechęcił, po czym, nie boję się tego powiedzieć, pokochałam go miłością wielką, absolutną. To jest Carolina Herrera Good Girl Blush. Kompletnie inny zapach od podstawowej wersji, której zresztą współtwórcą też jest właśnie Quentin Bish. Przepiękny, świeży, ale z drugiej strony jakby lekko taki ciężkawy. Jest to jakiś akcent charakterystyczny oczywiście dla klasycznej Good Girl, ale to jest zaledwie akcent. Tu jest duży nacisk położony na piwonie, na świeżą, taką naprawdę świeżą piwonie. Przez tę obecność tego akordu właśnie ten zapach nie jest taki słodki, taki tajemniczy, wieczorowy jak podstawowa wersja, tylko jest taką bardziej wiosenno-letnią, powiedzmy sobie, odsłoną tego zapachu. W nutach mamy bergamotkę, gorzki migdał, piwonię, ylang-ylang, wanilię oraz kumarynę. No, ciekawe jest to zestawienie. Kumaryna, wanilia, do tego świeżość kwiatów piwonii. Naprawdę bardzo, bardzo udana kompozycja ze świetnymi parametrami. Kolejny, no to również świetne parametry, to jest Jean-Paul Gaultier i La Belle ze świetnie podaną nutą gruszki. Jeżeli ktoś lubi akcenty owocowe, zmieszane z takimi cieplejszymi, takimi słonecznymi, bursztynowymi akordami, to myślę, że powinien być zadowolony, wybierając Jean-Paul Gaultier właśnie La Belle, w którym to znajdziemy gruszkę, bergamotkę, nuty kwiatowe, skórę, wanilię, wetywerię, bursztyn, piżmo. Przepiękny, zmysłowy, taki jesienno-zimowy, ciepły, otulający, słodki zapach gourmand, ale gourmand nie tak pralinowo-czekoladowo, tylko bardziej tak w stronę właśnie owocową. Głęboki, zmysłowy zapach, przepiękny. No i nie mogę nie przejść do naszych dwóch delin. Jedna to delina podstawowa, a druga to La Rosée.
Zacznę od tej pierwszej. Mamy tu liczy, rabarbar, bergamotkę, gałkę muszkatułową, różę turecką, piwonię, piżmo, petalię, wanilię, drewno kaszmirowe, kadzidło, cedr, wetyweria. No i właśnie, ja za każdym razem podkreślam, że ilekroć wącham ten zapach, to moje odczucia są czasem bardzo różne. Są dni, kiedy naprawdę uwielbiam go, a są dni, kiedy to kadzidło po prostu za bardzo mi przeszkadza. To jest piękny, kremowy zapach. Nie zmylcie się tym różowym flakonem. Nie pomyślcie, że to jest coś bardzo świeżego. Nie, to nie jest do końca świeży zapach. On ma właśnie taki ciężar w sobie, taki kadzidlany. Ale oprócz tego właśnie te różowe akcenty kwiatowe, trochę litchi, trochę tego rabarbaru, jest trochę owocowo właśnie. Natomiast no, mocno dla mojego nosa jest zaznaczone to kadzidło i bywają dni, kiedy to mi po prostu przeszkadza. Jeżeli chodzi o mój odbiór, moją skórę, to parametry tutaj są bardzo dobre. No i przejdziemy do tej świeższej Delina La Rose, taki oto flakon. Zawsze mam wrażenie i chyba nie mylę się, że to powinno być na dwa razy jakoś obwinięte. Mi się to jakoś rozwinęło i to jest takie długie teraz, no ale... Jest jaki jest, nie przeszkadza to w odbiorze zapachu, który to z kolei jest deliną, owszem, ale pozbawioną tej ciężkości kadzidlanej, która mi tak czasem przeszkadza w klasyku. Tu już bym powiedziała, że to jest zapach pewniejszy dla szerszego grona odbiorców. Myślę, że więcej osób będzie w stanie go nosić bez takich właśnie, bez takiego kapryszenia, jakie czasami mam w stronę klasyka. Tu mamy liczy, gruszkę, bergamotkę, różę turecką, nuty wodne, piwonie, nuty kwiatowe, białe piżmo, nuty drzewne oraz wetywerie. Więc sami widzicie, już tu w tej kompozycji nie pojawia się to przebrzydłe dla mnie kadzidło. Przebrzydłe mówię oczywiście, wiecie, trochę tak żartobliwie, bo ono potrafi naprawdę pięknie zabrzmieć, mieć piękny wydźwięk, zależnie od kompozycji. Nawet i w tej nieszczęsnej, w cudzysłowie, delinie klasycznej potrafię czasami docenić jego urok i piękno. Natomiast nie zawsze, więc ostrzegam, to nie jest zapach do kupowania w ciemno. Żaden tak naprawdę nie jest, ale jeżeli bym musiała wybrać w ciemno jakiś zapach, to ten. To ten, bo on jest po prostu świeższy, delikatniejszy, łatwiejszy. No co tu dużo mówić, jest łatwiejszy, troszkę ma gorsze parametry. Troszeczkę, ale też nie przesadzałabym. Są przyzwoite. Także ten. No i właśnie, Akigala Wood, słuchajcie. Akigala Wood, ta nuta kolejna, która mi no niestety często w kompozycjach nie podchodzi. Znajdziemy ją w Very Good Girl, też spod nosa, w cudzysłowie, Quentina i w Angel Nova. Tak, to są dwie takie kompozycje, gdzie Very Good Girl co prawda nie jest podana, ale jak dla mnie, ja ją wyczuwam. I z tego też tytułu Very Good Girl musiała powędrować w świat. W jej nutach można znaleźć liczy, czerwoną porzeczkę, różę, wanilię, wetywerię. No jest to taki zapach, ja go odbierałam jako bardzo syntetyczny, taki sztuczny. Owszem, z różą, ale ta róża jest przygnieciona jakimiś tłustymi ingrediencjami, słuchajcie. Więc no, nie potrafiłam się cieszyć z jego niestety użytkowania. No i w Angel Nova już tutaj Akigala Wood jest wymienione obok benzoesu, maliny, litchi i róży. To jest podobna historia. Dla mnie Very Good Girl i Angel Nova to są zapachy, które mogłabym postawić praktycznie na jednej półce. Są dla mnie bardzo, bardzo podobne. Zresztą nawet jak wejdziecie we Fragrantikę, to tam jak wejdziecie w Angel Nova, to są takie podane zapachy, do których jest dany zapach podobny. No jest wymieniona właśnie Very Good Girl. Nie bez powodu. Nie bez powodu, to się zgadza, ja się pod tym podpisuję. No i oczywiście nie mam klasyka, mam wersję Velvet Fatale, natomiast wyprodukował też, wykreował, tak ładniej będzie brzmiało, klasyka Good Girl, którego to z kolei bardzo, bardzo cenię. Jak tylko mi się skończy ta Velvet Fatale, która jest tożsama z klasykiem, to myślę, że sięgnę po ten ciemnogranatowy właśnie bucik, bo jest przepiękny, jest tajemniczy, jest wieczorowy, jest głęboki, jest zmysłowy, choć niektórzy mówią, że na jego niekorzyść przemawia to, że wiele osób go używa, jest mnóstwo podróbek, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest często, gęsto podrabiane, to znaczy, że jest dobre.
się ogólnie podoba, ma coś w sobie. Mamy w nutach tej podstawowej good girl drzewo sandałowe, piżmo, bursztyn, drzewo kaszmirowe, cynamon, paczule, cedr, jest też migdał, kawa, cytrusy, białe kwiaty, róża, tonka, kakao, wanilia, pralina. Także widzicie, że to już jest trochę taki słodki zapach, to jest słodki zapach, ale absolutnie nie jakiś jedzeniowy, przynajmniej nie dla mnie. Nie kojarzy mi się z żadnymi ciasteczkami, z niczym takim. Po prostu słodki, głęboki, zmysłowy, wieczorowy zapach ze świetnymi parametrami. No i przekonałam się absolutnie do tego kształtu butów. No ma coś w sobie, kurczę. Kiedyś go nie cierpiałam, a teraz bardzo, bardzo lubię. No i tak by się kształtowały zapachy, z którymi ja miałam najwięcej do czynienia, jeżeli chodzi o tego kreatora. Ciekawa jestem, czy Wy w swoich domach może macie jakieś inne właśnie zapachy, które bardzo Wam przypadły do gustu. Zapraszam do zostawienia takiej informacji w komentarzu. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia i cześć. You